Dobrze, 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 do. Co było złe? Co byłoby lepsze? Niepotrzebna wymiana, bo dałem mu piona. Tutaj spierdzielił, powinien tak wejść. Powinien mu zabrać to, mój błąd. Zła kolejność. I ten błąd jeden przywalił. A, tutaj, bo się szykowałem, że on mi tak wleci. Niepotrzebnie. Tutaj końcem powinien wejść, o tak. No, ja nie wiem, jak on mi to wszystko pozjadał. O Jezu, i tutaj przegapiłem tego hetmana. No niestety, zasłużyłem na tą porażkę. Ładnie zagrałem mid game early, ale tego late'a przewaliłem kompletnie. I później zatańczyliśmy sobie w tango. Matw już miał. Szkoda. Kurde, była szansa na wygraną z tym tutkiem, dosłownie. 4 sekundy chłop miał w jednym momencie. I 6 po jest. 3 sekundy. No, to była ładna równa gra do tego momentu. I ten największy błąd. No, to przegrało mi grę. Chociaż z tego, że koniem nie wziąłem, to też. Kurde, było tak blisko. Nie wygrałbym z nim, bo bym go nie zaszachował, ale mogłem z nim wygrać na czas chociaż. Ja właśnie specjalnie się ruszałem czat w miarę szybko z takiego powodu, żeby tutaj po prostu nie miał czasu, żeby nadążyć nad ruchami i żeby po prostu czas mu się skończył, bo mu się nie uda zamatować, ale udało mu się nadrobić. Zobaczcie, że... Nie tutaj, tylko on w pewnym momencie miał 3 sekundy. Nie tutaj, tylko wcześniej. Miał 3 sekundy, chłop. O, tu, tu, tu i już tutaj na 13 siedział. Szkoda. Bo miałem wygraną pozycję, mogłem to wygrać. No, ale dużo lepiej zagrał po prostu. Kilka tam błędów popełnił oczywiście, ale nie tyle co ja. No i tutaj był szach, co nie? Nie mogłem nigdzie uciec. Nie, nie mogłem. Miałem jakiś inny ruch, czy to był mój jedyny? Tutaj mogłem uciec. No... No i bym mnie tak łapał cały czas. Też tak myślę, Hibi.